Ja tylko głośno myślę. Zasiądę sobie wygodnie. Witam ponownie. Pomyślałem sobie, a jeszcze nagram dla Was swoją refleksję. Jestem ciekaw, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Łapy komentarze mile widziane. Jestem ciekaw Waszego punktu widzenia. Słuchajcie, jak wiecie, jakoś prawie 4 lata temu wystrzelił wirek, nie wiadomo skąd. Wszyscy byli przerażeni, naprodukowali różnych środków, maseczek dezynfekujących i tak dalej. Od dłuższego czasu nasz sąsiad Władimir wspominał o tym, że kiedyś dojdzie do tego konfliktu. Z tego co pamiętam, chyba już od 14 lat o tym trąbił. No i wszyscy myśleli, że to się skończy tylko na gadaniu. Tak samo myśleli moi znajomi, kiedy wspominałem, że wrócę kiedyś do Polski. Śmiali się, już nie wrócisz, cały czas o tym gadasz. A potem byli wielce zdziwieni, zaskoczeni, kiedy ich poinformowałem, że słuchajcie, wszystko już mam wypowiedziane, część sprzedane, jeszcze moment i wracam. Było wielkie zaskoczenie, podobnie było, słuchajcie, kiedy Władimir wreszcie ruszył ze swoim sprzętem do naszych sąsiadów. Też wszyscy nagle byli zaskoczeni, chociaż wspominał o tym już od X lat. Wiadomo, że takich rzeczy nie robi się z dnia na dzień, tylko trzeba wszystko zaplanować skrupulatnie i dopiero podjąć taką decyzję. Dlatego może tyle mu zeszło. Do końca może nikt nie wiedział, kiedy to nastąpi. I być może dlatego właśnie się pojawił wirek. Ograniczyli ruch powietrzny, ograniczyli ruch lądowy, ruch morski. Być może właśnie dlatego, że wiedzieli, że lada chwila coś się wydarzy, ale nie było konkretnej daty ustalonej, więc już zawczasu postanowili, że zrobią troszeczkę miejsca. Być może też nie byli przekonani, czy ruszy tylko i wyłącznie na naszych sąsiadów, czy może pójdzie gdzieś dalej. I wtedy wiadomo, że lepiej jest, jak ludzie pozostaną w domach, mniejszy będzie ruch, ponieważ gdyby do tego doszło, trzeba szybko zareagować. Łatwiej jest zareagować, kiedy jest pusta przestrzeń, niż pełno ludzi gdzieś w marketach, w galeriach handlowych, pełno samolotów w powietrzu, ludzie latają sobie na urlopy, pływają statki, jeżdżą, podróżują i tak dalej. Lepiej mieć przestrzeń, żeby jakieś ruchy, słuchajcie, wykonać. Ja sobie tylko głośno myślę, bo ostatnio połączyłem troszeczkę fakty i kropki. No i tak jak wszyscy pewnie zauważyli, kiedy wreszcie ten moment nadszedł, kiedy Władimir ruszył, nagle wirek wyparował. Przestał, słuchajcie, istnieć. Czy wam się to nie wydaje dziwne i podejrzane? Ale te wszystkie środki dezynfekujące, te wszystkie maseczki, ten cały sprzęt potrzebny do szpitali, żeby nas ratować i tak dalej, mógł się przydać teraz
u naszych sąsiadów, gdzie trwa wiadomo co. Nie chcę tutaj wypowiadać tego słowa, ponieważ może mi filmik za chwileczkę wyparować. W każdym bądź razie większość tych rzeczy, które były potrzebne w trakcie wirka, mogły się również przydać u naszych sąsiadów w aktualnej sytuacji. Jakieś szpitale polowe i tak dalej, środki dezynfekujące, żeby operację zrobić, maseczka potrzebna i tak dalej. Tak sobie próbuję tylko połączyć kropki, wcale nie powiedziane, że tak było i że tak jest. A teraz ponownie znowu gdzieś tam dochodzą mnie słuchy, że wirek ponownie powróci. Czyżby te wszystkie środki wyprodukowane dla szpitali polowych i tak dalej były wyprodukowane w nadmiarze i być może u naszych sąsiadów za chwileczkę sytuacja się zakończy? No i co? To wszystko zostanie? Trzeba znowu jakiegoś wirka wymyśleć, żeby to wszystko, słuchajcie, zużyć, bo co z tym zrobią? No mogą wysłać gdzieś, nie wiem, do innych krajów, gdzieś Pakistanu, Afganistanu, czy nie wiem, z Somalii, tam cały czas też się jeszcze coś dzieje. Tak sobie tylko głośno myślę i próbuję to wszystko, słuchajcie, połączyć. I co mnie też zastanawia, cały czas słyszymy, edycja spalin, jakieś tam wymysły, kominki ludzie mają przerabiać, bo zanieczyszczają powietrze. Ale u naszych sąsiadów to, co się dzieje, latają setki samolotów w powietrzu, czołgi, które palą 100 na 100, sprzęt wojskowy, który zużywa ogromne ilości paliwa, różne wybuchy, które powodują kurz i nie wiadomo co, różne też zanieczyszczenia. To nie jest ważne, to się nie liczy. Liczy się, że nasze samochody są za stare, że produkują za dużo edycji spalin. No ja jestem ciekaw, ile samochodów, takich jak mój stary diesel, potrzeba, żeby wyprodukowały tyle edycji spalin, co jeden wóz opancerzony. No moja pali średnio po mieście na krótkich odcinkach 10 litrów. Podejrzewam, że taki czołg pali może z 80 albo 100. Więc wychodzi na to, że przynajmniej 10 takich samochodów jak mój jest potrzebne na każdy wóz bojowy. A tamtych wozów troszeczkę za naszą granicą jest. I po jednej stronie, i po drugiej stronie. I cały czas są w ruchu i okręty, które transportują, i samoloty, które latają, transportują i trują. I to jest, słuchajcie, w porządku. No powiem wam, że jak na to wszystko się patrzy, gdzie jest Greta w tym momencie? Co ona teraz robi? Czemu tam nie pojedzie, nie stanie z wielkim szyldem, że Zielony Ład? Co wy robicie? Zatruwacie powietrze. Chciałbym ją zobaczyć. Na pierwszej linii. Jakby inni wszyscy tam zareagowali. No może dzięki jej inicjatywie powstrzymałaby to, co się tam u naszych sąsiadów dzieje. Nie wiem, może ma taką moc przebicia.
No słuchajcie, to wszystko naprawdę wydaje się dziwne i myślę, że to właśnie co się działo. Ten cały paraliż ruchu lądowego, powietrznego, wodnego, to było zapobiegawczo, ponieważ wiedzieli, że może do czegoś dojść, tylko nikt dokładnie nie wiedział dnia ani godziny, więc, ale wiedzieli, że to jest już tuż, tuż. Więc troszeczkę wszystko sparaliżowali, żeby mieć przestrzeń do jakichkolwiek ruchów. No. No i tak jak wspomniałem, te wszystkie bandaże, maski i tak dalej, myślę, że u naszych sąsiadów w aktualnej sytuacji się też przydały. Bo nie wierzę w to, że nagle, kiedy ten moment nadszedł, wirek, abrakadabra, Fatima, i go już nie ma. No naprawdę uważam, że w Łodziu powinien dostać jakąś Nagrodę Nobla albo jakiś naprawdę fakultet, doktorat. Cudotwórca, no. Kaszpirowski przy nim to jest pikuś. No. Takie tam moje ględzenie. Jestem ciekaw waszych komentarzy na ten temat. I być może tam coś powoli dobiega ku końcowi. Miejmy nadzieję, że tak jest, ponieważ cały czas ci nasi tam mądrale kombinują, aż w końcu nas może w coś wpakują, czego nie chcemy. Miejmy nadzieję, że powoli dobiega to ku końcowi. No i co? I trzeba ciągnąć plan Wirka dalej. Jedno się skończy, drugie się zacznie. Oj, powiem wam, że chyba nie będziemy mieli spokoju. Trzeba się pakować i zmykać gdzieś do Afryki, pomieszkać może z jakimś plemieniem w dżungli. Oni tam takich problemów nie mają. Do usłyszonka, pozdrowionka.